Epidemia koronawirusa dotarła do naszego kraju. Już w piątek WHO informowało, że podniosło ocenę globalnego ryzyka wybuchu epidemii do najwyższego poziomu. Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła też 10 radianów, jak chronić się przed koronawirusem. Przedstawiamy je poniżej. H1. Regularnie myj ręce. Podstawowym zachowaniem, które pomoże uniknąć zakażenia, jest regularne mycie rąk mydłem z wodą lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Wirus może być przenoszony przy okazji dotknięcia zakażonych powierzchni lub przez kontakt z chorym. Dlatego też tak ważne jest, aby myć ręce za każdym razem, gdy wracamy z miejsca publicznego, gdzie dotykaliśmy powierzchni dotykanych przez innych. H2. Czyść powierzchnię, których dotykasz. Koronawirus SARS-CoV-2 to wirus osłonkowy, podatny na działanie wszelkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu takich miejsc jak biurka, stoły czy blaty w kuchni. H3. Sięgaj po sprawdzone informacje. WHO przypomina, aby wiedzę o wirusie czerpać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł, takich jak właśnie Światowa Organizacja Zdrowia, krajowe agencje i inspektoraty zajmujące się ochroną zdrowia czy personel medyczny. H4. Unikaj podróży. Jeśli masz te objawy. Osoby, u których występuje gorączka lub kaszel, powinny unikać podróżowania. Jeśli już jesteśmy w trasie i zauważymy u siebie niepokojące symptomy, należy natychmiast poinformować o tym załogę lub obsługę. H5. Kichaj we właściwy sposób. Koronawirus roznosi się m.in. drogą kropelkową. Gdy kichamy, należy zakrywać usta i nos chusteczką lub choćby rękawem, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. H6. Osoby po 60 i chore są szczególnie narażone. Szczególnie powinny o siebie dbać osoby po 60. Roku życia i cierpiące na schorzenia takie, jak cukrzyca czy niewydolność sercowo-naczyniowa. Przez zaniżoną odporność, są one bardziej narażone na zakażenie koronawirusem. H7. Jeśli zauważysz symptomy, postępuj w ten sposób. WHO przypomina, aby w przypadku zauważenia u siebie objawów mogących wskazywać na zarażenie, postępować zgodnie z wytycznymi i skontaktować się telefonicznie ze wskazanym w danym kraju jednostkami odpowiedzialnymi za walkę z chorobami zakaźnymi. H8. Zasady izolacji w domu. W wielu krajach wobec lżej chorych stosuje się izolację w domu. We Włoszech w ten sposób leczy się ponad 50% pacjentów. W takiej sytuacji należy izolować się od innych członków rodziny, również w trakcie posiłków. Należy też korzystać z osobnych talerzy, sztućców i innych przedmiotów codziennego użytku. H9. Duszności. Wezwij pomoc. W przypadku wystąpienia duszności, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną, szczegółowo informując o swoim stanie i odbytych w ostatnim czasie podróżach.
10. Niepokój jest naturalny. To normalne i zrozumiałe, że czuje się niepokój, szczególnie jeśli mieszka się w kraju lub żyje się w społeczności, która została dotknięta koronawirusem, podkreśla WHO. Aby uniknąć paniki, ludzie powinni czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł i dyskutować, jak na poziomie lokalnym, w szkole, pracy, miejscu modlitwy, zadbać o wspólne bezpieczeństwo.